dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, za siedmioma morzami, żył sobie król. Co jest, cholera? Znowu o mnie? Nie miej do mnie pretensji. Ja tylko mówię, co mi kazali. No dobra, to już leć dalej. Król miał córkę, piękną, ale to piękną królewnę. No kurde, dlaczego córkę, a nie na przykład służącą? No dobra, leć dalej. Pewnego razu królewna zachorowała. Ojoj! Ja wiedziałem, że znowu mi się coś przytrafi. Król postanowił wezwać lekarza. Co się stało? No patrz, królewna zaniemogła. Pewnie jest chora. Coś ty. Tak, na pewno jest chora. Ma koronawirusa. Oj, lekarzu, może się mylisz? Ja w życiu pomyliłem się tylko raz. I to było wtedy, gdy myślałem, że się pomyliłem. To co ja mam zrobić? Wyślij ją królu w góry. Może jej to pomoże. Co ty? Nie słyszałeś, co na początku mówił narrator? Góry są za siedmioma lasami i za siedmioma morzami. Ją przynajmniej zamknij wysokiej wieży. No dobra. Zamknął król biedną królewnę wysokiej wieży. Cierpiała królewna z tego powodu. Wypuść mnie stąd! Wypuść mnie stąd! Wypuść mnie stąd lub pociągnij tu Wi-Fi! Pewnego razu przychodzący nieopodal rycerz zauważył wieżę. O kurde! Wieża! Zauważył też, że z okienka wysoko ktoś macha chusteczką. Osty, ale macha. Nie zauważył jednak przylatującego gołębia. Niezrażony tym incydentem rycerz postanowił dowiedzieć się, kto tam siedzi w tej wieży. Aj, przestań już! Sam wiem, co chcę zrobić. Hej tam na górze! Co tak machasz? Hej tam na dole! Co się tak drzesz? Kim jesteś? Jestem królewną zamkniętą w wieży. A dobrze ci dam? Raczej nie. Gdybyś był tak miły i mnie uwolnił, byłabym wdzięczna. Chyba znam sposób. Czytałem właśnie Andersena. Rycerz zabłysnął wysokim IQ. Tylko najpierw musisz załatwić smoka. A po co? Nie będziemy się chyba tak śpieszyć z dziećmi. W razie czego kupimy w kiosku. I już mu przeszło. Nie o to mi chodziło. Spójrz za siebie. Przepraszam, ma pan nogi? Palenie jest niemodne i szkodzi zdrowiu. I łatwiej zachorować na COVID-19. O rady! Ja wiedziałem! Smog zmarł na raka płuc. Dobra! Teraz próbuję cię uwolnić. A pokochasz mnie? Chyba znam sposób. Czytałam sztukę kochania. I zaczęli szukać sposobów. Ona na serce zamailowała nawet do profesora religii. I zadzwonili do Kasparowa, aż nadszedł wieczór. Późno już! Muszę już jechać! Wrócę jutro o tej samej porze! Będę czekać i tak mam szlaban na wychodzenie. Bye! Pa! On pojechał, a ona czekała, czekała i czekała. A gdy sobie przypomniała, miała 90 lat. Kończyła 150 sweter na drutach. Obejrzała po 6 razy wszystkie odcinki M jak miłość. I miała chęć zrobienia kursu skoku na bungee i kupienia płyty Alvaro Solera.